Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowywali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Moi drodzy, przez ten Wielki Post przechodzimy etapami. Pierwszą niedzielę, tydzień temu, słyszeliśmy o walce duchowej. Pan Jezus był kuszony na pustyni. Możemy zobaczyć, że jesteśmy Kościołem walczącym, że tym głównym przeciwnikiem jest szatan. Dzisiaj widzimy, że jesteśmy Kościołem pielgrzymującym. Pan Jezus zaprasza nas, żebyśmy szli za Nim, wysoko na górę. Jak to powiedział święty Stanisław Kostka, do wyższych rzeczy zostałem stworzony. A więc mamy dążyć do tego, co w górze, nie do tego, co przyziemne. I to jest nasz kierunek życia. Żyjemy, żeby określić cel naszego życia, sens. Jeżeli nie ma celu, to i nie ma sensu. Słyszeliśmy, jak święty Paweł napisał o ludziach Filipi, że są tacy ludzie, których Bogiem jest brzuch. To są wrogowie Krzyża Chrystusowego. Wrogowie Krzyża Chrystusowego to ci, którzy mają przyziemne dążenia. Takie tylko doczesne, tak żeby się zaspokoić, żeby było fajnie, przyjemnie i wszystko, co związane z krzyżem, nastawiają się wrogo do niego. Dostrzegają tam zło, a nie dobro. Wrogowie Krzyża Chrystusowego to mogą być nawet ludzie należący do Kościoła katolickiego, ale nie chcący iść za Chrystusem, przyjmujący raczej mentalność, jak to mówił Zygmunt Bauman, mentalność człowieka spacerowicza. Nie jest to pielgrzym, który ma cel, który rezygnuje z różnych obciążających go po tej drodze obciążeń, posiadłości, pozostawia to, żeby pozostawić w końcu ostatecznie nawet swoje ciało i przejść przez próg śmierci, aby spotkać się z Bogiem. Natomiast spacerowicz interesuje się tylko i wyłącznie tym, co jest teraz. Nieważne, co będzie później. Ważne, że można się przejść. Przejść i zobaczyć coś, kupić coś, wziąć coś. Idzie się do supermarketu, bierze się to, co się chce. Spaceruje się od kościoła do kościoła. Wybiera się to, co się chce. Bez konkretnego celu.
bez określenia, dlaczego to wszystko. Raczej po to tylko, żeby jakoś ten czas zagospodarować. I wtedy taki człowiek obrasta różnego rodzaju obciążenia, posiadłości. Kiedy nawet jest w domu, to też spaceruje po kanałach telewizyjnych, po witrynach internetowych, po różnych przyjemnościowych atrakcjach. Dzisiaj święty Paweł przypomina, że losem takiego człowieka, którego Bogiem jest właśnie przyjemność, brzuch, jest zagłada. Chwała w tym, czego winni się wstydzić. Tacy spacerowicze organizują manifestacje czy parady, dumy. Zamiast się wstydzić, to są dumni z tego, że popełniają grzechy. I dzisiaj trzeba sobie jeszcze raz uświadomić, że Pan Jezus każdego z nas zaprasza do tego, żeby wpatrywać się w Jego chwałę, odwrócić uwagę od grzechu, aczkolwiek nie zapominać o tym, że istnieje grzech, tylko nie wpatrywać się w Niego. Jeżeli wpatrujemy się w Chrystusa, to przemienia się nasze serce. Zauważmy, że święty Piotr, kiedy był na górze Tabor, jego serce się przemieniło. Był pełen takiej mocy, żeby coś uczynić. Postawimy 3 namioty. Natomiast kiedy w nocy z czwartku na piątek, kiedy Pan Jezus został aresztowany, a on szedł za Panem Jezusem, znalazł się w gronie wrogów Chrystusa, wtedy zaczął się bać. I wtedy w tej ciemności też się jakoś przemienił, ale na kogoś, kto nie zna Chrystusa. Jak tak szybko można się przemienić? Z jednej strony widzieć chwałę Boga, być tak blisko Chrystusa, widzieć wielkie wydarzenia związane z Chrystusem, a potem zaraz przychodzi ciemność. Jest to możliwe, jest to też opowieść o każdym z nas. Nikt nie może z nas być pewny, że kiedy w chwili próby rzeczywiście oddamy życie dla Chrystusa. To jest łaska, to nie jest nasza siła i moc. Może się okazać, że strach nas sparaliżuje, nie będziemy w stanie. Ale jeżeli Duch Święty nas będzie prowadził, będziemy mieli skruszone serce i będziemy oddani w ręce Boga, to wszystko będzie możliwe. Święty Piotr na szczęście po tym doświadczeniu zaparcia się miał możliwość spojrzenia nie na wrogów Chrystusa, ale na samego Chrystusa. I kiedy spojrzał mu w oczy, zapłakał gorzko. I to przemieniło jego serce. I później stał się po zmartwychwstaniu Pana Jezusa pasterzem, już nie rybakiem, ale usłyszał: paś owce moje, paś baranki moje. Kościół pielgrzymujący to ten, który jest kościołem, który ma pasterza. I tym pasterzem jest Jezus Chrystus, ale ci, którzy są wybrani przez Jezusa Chrystusa, są też pasterzami. I takim pasterzem był na przykład święty Piotr, święty Paweł. I święty Paweł zaprasza, żeby iść za nim. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami. Wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Tak napisał do Filipian. Dzisiaj trzeba naprawdę modlić się za naszych pasterzy, żeby nas prowadzili, żebyśmy ze spacerowiczów stali się pielgrzymami, którzy mają jasny, określony cel – zbawienie. Nie zagłada, ale zbawienie. Trzeba ratować nasze dusze i dusze tych, którzy są zagrożeni. Dzisiejszą niedzielę misyjną szczególnie wpatrujemy się w misjonarzy i misjonarki na całym świecie, którzy poświęcili swoje życie, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego, przemienionego, uwielbionego. Ale potrzebują z naszej strony też wsparcia, modlitwy, wsparcia finansowego, ponieważ jesteśmy jednym ciałem Chrystusa i to głoszenie Chrystusa
też otwiera nam bramy do nieba. Sam Pan Jezus powiedział, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, ja przyznam się przed moimi aniołami, przed moim Ojcem, który jest w niebie. Więc od tego zależy nasze zbawienie, przyznawanie się do Chrystusa. Ale jak widzieliśmy w przypadku świętego Piotra, najpierw potrzeba skruszonego serca. Najpierw potrzeba nawrócenia i przemienienia, napełnienia Duchem Świętym, aby nasze serce było wolne od lęku, od właśnie jakiegoś szukania, zaspokajania swoich potrzeb, pożądliwości. Raczej, żeby to było serce na wzór serca Jezusowego. Serca, które jest ciche i pokorne, a jednocześnie pełne męstwa, pełne odwagi. Takie, które nie idzie na kompromis. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w trakcie tego Wielkiego Postu, mamy różne postanowienia, dobrze też sobie uświadomić, że na tej drodze do nieba, jako pielgrzym, każdy z nas potrzebuje zweryfikować, czy pewne rzeczy są konieczne do życia. Podczas Wielkiego Postu warto ograniczyć, czy spożywanie pokarmów, czy posiadanie czegoś. Warto ograniczyć na rzecz kogoś, kto nie ma. Podzielić się tym. A jednocześnie też wygospodarować czas, aby wejść na taką osobistą modlitwę. Żeby mieć też osobistą, taką intymną tajemnicę z Panem Bogiem. Zauważmy, że kiedy oni zeszli z tej góry, nikomu nic nie powiedzieli. Oni milczeli. Aż do czasu, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. To milczenie jest ważne w życiu duchowym. Bo człowiek, który za dużo opowiada, może rzeczy pewne niepotrzebnie powiedzieć i zagłuszyć Słowo Boże w sobie. Człowiek, który żyje w milczeniu, żyje w słuchaniu. Słucha, co Bóg do niego mówi, ale też zaczyna słuchać innych myśli. Słowo przemienienie może być też oznaczać słowo nawrócenie. Przemieniajcie się w swoim myśleniu, czytamy u świętego Pawła. To samo słowo przemienienie chodzi też o myśli. Co to znaczy, że mamy zmienić swoje myślenie? Metanoia, znaczy nawrócenie, to jest zamiana myśli naszych na myśli Boga. Słowo Boga ma zamieszkać w naszej umyśle. Zaczyna się od zmiany sposobu myślenia. Często tak jest, że sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo te myśli, które przyjęliśmy, one nami kierują w naszym myśleniu. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz kiedyś powiedział, że warto tak sobie pomyśleć, że kiedy myślę, to nie ja myślę, tylko inne jakieś myśli, które do mnie weszły. I warto sobie tak zadawać pytanie w tej ciszy, w tej modlitwie, czy jakaś myśl, która mnie prowadzi, do czegoś zaprasza, czy ona rzeczywiście podoba się Bogu, czy ona rzeczywiście jest od Boga. Święty Ignacy Loyola, kiedy był na pustelni, modlił się o taki dar rozeznawania myśli. Które myśli pochodzą od Boga, a które nie pochodzą? Owocem jego przemiany, jego nawrócenia było otrzymanie pewnej zdolności duchowej, pewnej wrażliwości duchowej. Jego dusza odczuwała czy pokój, czy lęk wtedy, kiedy przychodziły różne myśli. I na podstawie tego odczuwania duszy zaczynał rozpoznawać, że nawet dobre myśli mogły być wcale nie od Pana Boga, tylko jakąś pokusą. Ale to wielki dar. Zauważmy, że w pierwszym czytaniu Abram, późniejszy Abraham, który złożył Panu Bogu właśnie te ofiary, przeżywał różne stany ducha, ale rozpoznawał też działanie Boga i też pewnego rodzaju ciemność, jakby taką walkę wewnętrzną. Dlaczego Abram otrzymał imię Abraham? Tylko jedną literę w swoim imieniu otrzymał, literę w centrum swojego imienia. Może
jak to niektórzy tłumaczą, chodzi o pewnego rodzaju zmysły, dlatego że litera he, czyli to, co otrzymał w tym imieniu Abraham, również jest liczbą w języku hebrajskim, a jest to liczba 5. 5 zmysłów posiadamy i on otrzymuje jakieś duchowe, wewnętrzne zmysły. Człowiek przemieniony to człowiek, który również nie jest człowiekiem, którego Bogiem jest brzuch, jest człowiekiem cielesnym, ale jest człowiekiem duchowym, wewnętrznym. I prośmy dzisiaj, tak jak kiedyś modlił się święty Jan Paweł II, o wzmocnienie w nas wewnętrznego człowieka, abyśmy mogli odczuwać obecność Boga, rozpoznawać Jego natchnienia i iść za Nim, naśladować Go, nawet gdy przychodzi ciemność. Módlmy się też dzisiaj szczególnie za tych, którzy są posłani na misję i przeżywają różne trudności, aby otrzymali szczególne wsparcie, moc Ducha Świętego, pomoc z nieba, aby zostali uzbrojeni mocą z wysoka.